Jesteśmy w drugim dniu naszych wydarzeń polsko-chińskich. Wczoraj, przypomnijmy, uczestniczyliśmy w dużej konferencji organizowanej pod patronatem pana wojewody i we współ z panem wojewodą dotyczącej projektu One Belt, One Road, w której Politechnika Opolska zajmowała się obszarem naukowym tej konferencji wraz z innymi uczelniami chińskimi, które licznie przybyły na tę uroczystość. A dzisiaj obchodzimy po raz kolejny święto naszej uczelni. Wypromowaliśmy nowych doktorów, doktorów habilitowanych, ale przede wszystkim pan rektor Politechniki w Pekinie otrzymał honorowy tytuł profesora Politechniki Opolskiej. Posadzić. Bardzo cieszę się z tak owocnej współpracy między naszymi politechnikami oraz z otrzymania tytułu profesora honorowego Politechniki Opolskiej. Chciałbym poprowadzić wykład dla studentów, ale nie mam teraz takiej możliwości i czasu, choć chętnie zrobię to w przyszłości. Proszę o wystąpienie na kraju militowanego inżyniera Krzysztofa Krugera. Jego satysfakcji i zdrowia. Temat mojej rozprawy doktorskiej to była metodyka zarządzania dużymi projektami oparta na koncepcji łańcucha krytycznego. Moje badania prowadziłam w przedsiębiorstwach dużych, które prowadzą duże projekty. Były to projekty związane z branżą elektryczną, a także z budowlaną. I badałam tam, jak przedsiębiorstwa realizują projekty i zbudowałam własną metodykę zarządzania dużymi projektami. Był to pierwszy doktorat na naszym Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki. Mamy od 2014 roku prawa doktoryzowania z inżynierii produkcji. Obszar moich zainteresowań naukowych jest sterowanie i identyfikacja procesu spalania w kotłach małej mocy, spalania peletu drzewnego zwłaszcza. I mam nadzieję, że moje rozwiązania przyniosą w przyszłości rezultaty w postaci czystszego powietrza, co ostatnio jest tematem bardzo aktualnym.